Luna! Simon! Jak ty pięknie wyglądasz! Dziękuję. Gotów na wycieczkę do hospicjum? Jasne. A gdzie Nina? Nina ma właśnie randkę z Gastonem. Dołączę do nas później. Nieźle! Super! Dobra, musimy spróbować dowiedzieć się czegoś więcej o Roberto Muñozie. Okej, w porządku. Ale zostaw sobie też trochę energii na nowe śledztwo, bo mamy teraz zupełnie nową misję, czyli odkryć, kto jest wspólnikiem Benicio. A, masz rację, Luna. Zresztą chętnie ci w tym pomogę, bo lubię sprawiedliwość. No tak, to prawda. No i jeżeli się tego dowiemy, to może przekonamy Julianę, żeby z nami została. Tak, ale to nie będzie łatwe, Luna, bo jak Juliana coś zdecyduje, to po ptakach. Przecież wiem, ale bardzo się do niej przywiązaliśmy, no i musimy jej pomóc. To dobra osoba i świetna trenerka. Śmiać mi się chce, bo tak szczerze to na początku w ogóle jej nie lubiłem, wiesz? Ale z czasem zrozumiałem, że pod tą skorupą obojętności kryje się osoba o dobrym sercu. Tak, to prawda. Dlatego trzeba coś zrobić. Simon, moje wrotki. To nic, zaraz to naprawimy. Spokojnie. Zaczekaj. Wierzysz, że był jakiś powód? Jasne, bo źle je spięłaś i ci spadły. Nie o to mi chodzi. Mam pomysł, jak przekonać Julianę, żeby z nami została.